Cześć, witam Cię i zapraszam dzisiaj na instrukcję obsługi Zenita S. Zenit S, aparat z roku 1955, pierwsza modernizacja Zenita. Modernizacja polegająca na dodaniu mu przy możliwości synchronizacji migawki z lampami błyskowymi. Znaczy ogólnie, aparat jest mały, zgrabny, mający oczywiście wszystkie wady, zwłaszcza tych starszych Zenitów i późniejszych też wszystkich Zenitów, mający zaletę, czyli to, że jest mały i lekki i da się nim robić zdjęcia. Co to jest w ogóle za aparat? Lustrzanka jak najbardziej, płócienna migawka, czasy migawki od 1,25 części sekundy do 1,500 części sekundy, czas synchronizacji z lampą błyskową 1,25 część sekundy. Czyli mówiąc, kiepsko, bardzo kiepsko. Obiektywy wymienne gwint M39, dosłownie dokładnie go określali jako ZM39, czyli Zenit Mount 39, w odróżnieniu od obiektywów do Leica, czyli LM opisywane jako Leica Mount 39, które tu teoretycznie pasują. Da się je podpiąć, ale będzie to obiektyw makro, ponieważ tu mamy większą odległość w tych Zenitach od obiektywu, od końca obiektywu, mocowania obiektywu od płaszczyzny filmu, w związku z tym tamte obiektywy nie będą współpracowały dobrze, a te obiektywy, wzorki w ogóle nie będą współpracowały. Możemy podpiąć mu obiektyw od współczesnego Zenita, czy innego M42, ale trzeba mieć adapter właściwy. Zacznijmy od tego, co tu w ogóle mamy. Po prawej stronie, patrząc od góry, mamy pokrętło do naciągu filmu i migawki oczywiście. Pierścień do ręcznego ustawiania ilości zrobionych klatek, trzeba go zerować na samym początku ustawiania. Przycisk zwolnienia spustu z możliwością podłączenia wężyka spustowego. Pod spodem ten drugi przycisk, jest to przycisk do odblokowywania rolki do zwijania powrotnego filmu. Pierścień ustawiania czasów. Możemy ustawiać czasy zarówno przy naciągniętej, jak i przy nienaciągniętej migawce. Do B i dalej się nie da i możemy popsuć, jak będziemy kręcić na siłę dalej. Pod spodem jest takie pokrętło do synchronizacji, ustawienia czasu synchronizacji lampy błyskowej. Wizjer jak najbardziej z możliwością, jak to działa, ustawienia diopli do oka. Działa? A w drugim też nie działa. Pokrętło zwijania powrotnego, z przodu gniazdo synchronizacji błysku, obiektyw odkręcany normalnie. Tu nie ma żadnego popychacza, czyli czegoś w tym rodzaju jak w późniejszych aparatach, ale tu też nie ma żadnej możliwości, żeby był bolec, żeby go popychać. To jeszcze nie ta epoka. Standardowym obiektywem, który można z którym się go spotyka, jest to Industant 50, 50 ze światłem 3,5. Nie jest taki zły, jak o nim mówią, oprócz tego, że jest ciemny. Z boku nic nie ma. Z tyłu mamy datę produkcji, czyli numer seryjny tego aparatu, gdzie pierwsze dwie cyfry są datą produkcji, w tym wypadku jest to 58 rok. Pod spodem mamy gniazdo statywowe i przełącznik. Pokrętło do odblokowywania, do otwierania klapy z tyłu. Wszystko? To nie jest skomplikowany aparat. Zacznijmy od założenia filmu. Jednej z trudniejszych rzeczy, która jest w tym aparacie, zdejmujemy pokrywkę, wyjmujemy rolkę. Kupując aparat, warto zawsze patrzeć, czy jest w nim rolka, bo ciężko taką rolkę później dokupić, chociaż pasuje odzorki. I co? Jeśli wezmę standardowy film, to mówiąc prawdę, namęczę się zakładając go. Najlepiej jest, są dwa sposoby. Moim zdaniem najwygodniejszy. Pierwszy sposób to jest przyciąć film zgodnie z instrukcją do lejki, czyli o tak długi i wygodny. I ja ten sposób stosuję. Zakładamy to na rolkę, tą końcówkę filmu. Może prawą ręką, jako praworęczną będzie mi to wygodniej. Dobra, żebym nie odwrotnie założył. Zakładamy. Tak, żeby tu nie wystawało nic z dolnych ząbków i wkładamy to do aparatu. W związku z tym, że to idzie pod skosem, to bardzo ładnie wchodzi. Zwijamy leciutko, żeby tam był lekki luz i wkładamy go do środka. Hop. Wszedł. Sprawdzamy, czy idzie.
Idzie. Wskoczył w ząbki, ładnie jest. Zakładamy klapkę. Sprawdzamy, zawsze sprawdzam, czy jest w porządku, jest. Ściągam lewym luz filmu, bo zawsze się poluzuje i teraz prawym naciągam. Pierwsze zdjęcie, ponieważ tam jest prześwietlone, widzę wyraźnie, że przewija mi się loletka od migawki, ale w tej chwili o, widać wyraźnie, że ten pierścień też już idzie prawidłowo. Wyrzućmy to zdjęcie jeszcze, następne też możemy wyrzucić, chociaż już niekoniecznie. Jest aparat gotowy do robienia zdjęć. Jak robimy zdjęcia? No po prostu naciągamy, przewijamy film, bierzemy światłomierz jakiś zewnętrzny. Nie przygotowałem światłomierza. Patrzę, czy coś tu leży na wierzchu. Nie widzę. Pewnie w tamtej torbie leży mój światłomierz, a może tutaj jest jakiś światłomierz. O, no dobrze. Ok, bierzemy jakiś światłomierz, w tym wypadku Leningrad 2. Jak najbardziej pasujący do epoki. Celujemy nim w stronę obiektu, który chcemy sfotografować i za pomocą ustawiamy to oczywiście najpierw czułość filmu, która musi być taka sama jak film założony do aparatu i w tej chwili obracając pokrętłem musimy tylko że on jest niesprawny. Musimy te dwie, o, ruszyła się wskazówka, widać, że się ruszyła i teraz o, jeśli ona jest gdzieś tu, to ja bym tutaj doszedł. I w tej chwili starczy odczytujemy 4 na 60 na przykład. Jeśli chcemy zmierzyć światło w kierunku padający na obiekt, jest to inny sposób mierzenia, zakładamy ten plastyczek, stajemy przy osobie i jej przy piersi, przy twarzy mierzymy światło, które do niej dociera. W związku z tym takie światło zostanie odbite później do aparatu. Tak przy okazji. Ustaliliśmy, zamykamy na światłomierz selenowy, jeśli on jest sprawny. Ten jest tak sobie sprawny. 60 na 4, ustawiamy przysłonę 4. To jest tak, że trzeba przeważnie, o tu mamy kropeczkę, przystawiam przysłonę 4. Ustawiam czas na 1,60. Ojej, nie ma takiego czasu, ustawiam na 1,50, to jest bez różnicy. I co? Celuję w obiekt. Oczywiście po naciągnięciu filmu, ponieważ dopóki nie naciągnę filmu, to nic nie widzę w środku. Celuję i widzę, no kiepsko widzę. Przy tym obiektywie ustawienie ostrości jest takie, powiedzmy sobie, trudne. Dużo łatwiej jest popatrzeć 4 metry i ustawić sobie odległość na oko na 4 metry. Mam większą szansę, że trafię niż ustawiając ostrość tym obiektywem, po prostu... Stara matówka, do tego zawsze nie była jasna, czyli była ciemna, do tego ciemny obiektyw, to jest ciężko ustawić ostrość. Ale jeśli zamiast tego obiektywu zdarzy mi się, będę miał szczęście kupić Heliosa z mocowaniem 30 gwint 39, jest to Helios, jakby popatrzeć na niego, pierwsza wersja, nawet Helios 34 bez żadnych literek i założymy go. Rewelacyjny obiektyw, przyznam się. No naprawdę piękny. Jak popatrzymy tutaj z góry, nie wiem, czy to będzie w tej kamerze widać. On ma 13-listkową, pełni okrągłą przysłonę, którą możemy sobie przymykać. Jeśli w niego popatrzymy, ustawimy, no nie no, to teraz to ja mogę ustawić ostrość. Teraz to ja wszystko widzę. Więc jeśli chcesz z niego korzystać, spróbuj znaleźć tego Heliosa. One są drogie, ale są dobre. I później przez adapter można wykorzystać je z innymi aparatami, przez przejściówkę na M42, natomiast z nim fotografowanie tym aparatem staje się przyjemnością. Jeśli powiedzmy z Industarem to jest taka przyjemność kontrowersyjna, to z nim jest naprawdę fajna. Obiektyw ten pierwszy ma to do siebie, że ma preselekcyjną przysłonę, czyli tak jak widać, on jest trochę przekoszony, ale to nie ma żadnego znaczenia. Mam przysłonę 5,6 i w momencie kiedy, o, otwieram, ustawiam ostrość, przymykam, znaczy no, w tym wypadku powinno być 4, w związku z tym muszę tą pierścień przestawić na 4. O, przestawiam go na 4, tu pokrętełkiem przestawiam na 4 i w tej chwili mam tak, otwarte, całkowicie zamknięte do 4 i nie muszę się patrzeć na obiektyw, żeby mieć otwarty, ustawić ostrość, palcem dociągam, pyk, zamykam obiektyw, jest gotowy, robię zdjęcie. Nic nie widać. Nie ma samopowrotnego lusa, więc trzeba za każdym razem naciągnąć. I
Robię zdjęcie. Z tym Heliosem to jest naprawdę przyjemność. Ustawienie ostrości jak najbardziej, podziałka do głębi ostrości, czyli przy przysłonie 4 widzę, że się ustawiłem na 2 metry. Dobra, ustawmy na jakieś 3 metry i weźmy większą przysłonę, będzie łatwiej zauważyć różnicę. Przy przysłonie 8 na przykład, 8 wybrałem przysłonę, 3 metry, widzę, że wszystko od 2,30 do, nie, 4 metry, nie, 3 metry, dobra, do niecałych 3 metrów wszystko powinno być ostre. Tu mamy podziałkę do ustalenia głębi ostrości. Na tym obiektywie też taka podziałka się znajduje, o tutaj. I jest tak samo dobra i skutecznie działająca. Do danej przysłony widzimy, która, gdzie jest, jak będzie się rozkładała głębia ostrości. Zdjęcia z samowyzwalaczem nie ma, ponieważ nie ma samowyzwalacza, ale możemy robić zdjęcia z lampą błyskową. Musimy mieć lampę błyskową i aparat nie ma sanek do zamocowania. Musimy mieć tak zwaną szynę do zamocowania lampy. Takie można kupić chińskie w tej chwili. Mocujemy lampę na szynie. Szynę za pomocą śrubki przykręcamy do aparatu. Wygląd jest fantastyczny. Musimy jeszcze go tylko podpiąć lampę do prądu, a tu kabelkiem podpiąć synchronizację. Jeszcze jedna rzecz, którą musimy ustalić, znaczy ustawić dwie. Czas lampy błysk, czas synchronizacji i to pokrętło. To pokrętło pod spodem, odłóżmy tak troszkę. To pokrętło pod spodem mówi o czasie opóźnienia błysku w stosunku do migawki. I ono w lampach elektronicznych powinno być ustawione na zero. Czyli dzisiaj ustawiam na zero. Gdybym chciał używać lamp spaleniowych, takie jak kiedyś się używały, które tam w szufladzie jeszcze leżą, leży kilka sztuk, wtedy odpowiednio do tego, jaki jest opis na pudełku, na przykład 20 milisekund, ustawiam na 20 milisekund. Znaczy, chyba że jest szybsza lampa, wtedy na 15 milisekund tu ustawiam. To niczego więcej to nie służy. Do normalnego fotografowania nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ to opóźnienie jest niewyczuwalne dla człowieka. Natomiast dzisiaj, robiąc lampami błyskowymi, czy w ogóle fotografując, ustawiam na 0 i zostawiam na 0 i co? Naciągnięta jest? Naciągnięty jest, wycelowany. A, jeszcze muszę przysłonę ustawić. Tak, w tych lampach błyskowych mamy tutaj taki pierścień z przodu, gdzie w zależności od odległości, powiedzmy, sprawdzam najpierw, ustawiłem ostrość do, no tam do okna. Tam do okna wyszło mi, że to jest 4 metry. 3,5. 3,5 metra, więc szukam tutaj 3,5. Nie, najpierw ustawiam czułość, tu u góry ustawiam czułość ISO 200, powiedzmy, bo to jest w gostach, jeszcze starych gostach, dobra. 3,5, tu jest 5, to 3,5 będzie gdzieś tu przy przysłonie między 8 a 11. Czy muszę ustawić przysłonę między 8 a 11, nie da się, muszę ustawić przysłonę na 11 i przymknąć. Pamiętaj o przymknięciu przysłony. Ok, jest gotowe, jest. Uwaga, kaloryfer, zdjęcie, piękne zdjęcie, zrobiliśmy okna i kaloryfera przy okazji. Odepnę, żeby mi nie błyskała w oczy, ok. Zdjęcie lampą błyskową jest proste, zwłaszcza z prostą lampą błyskową, jeśli używałbym jakiejś lampy bardziej skomplikowanej, czyli takiej, która posiada własną automatykę, wtedy według jej automatyki ustawiam przysłonę na obiektywie, a lampa zajmie się właściwym naświetleniem całego kadru. Fotografowanie z lampami automatycznymi, takimi jak na przykład taki MEC, którego też podpinamy oczywiście na szynie, który ma 3 automatyki i do każdej automatyki odpowiednią przysłonę 2,8, 5, 6 i 11, 3 przysłony. Wtedy ustawiam go na przykład na niebieską, o tu widać, że na niebieską automatykę, nie, patrz, o niebieska automatyka, mogę ustawić go na, przeskoczę. Na żółtą, niebieską lub czerwoną. Ustawmy go na niebieską. Niebieska automatyka to jest przysłona 5 i 6. Przysłona 5 i 6. Ustawiłem oczywiście czułość właściwą na aparacie, na lampie. 5 i 6. Ustawiam tutaj 5 i 6 na pierścieniu. Do ostatniej chwili mam otwarte w momencie, kiedy miałem naciągnięte. A, ma kontrolę na ciągu filmu. Rzeczywiście. Ustawiam ostrość i w ostatniej chwili przymykam przysłonę. Robię zdjęcie, a już lampa zajmie się tym, żeby było właściwie naświetlone. Czas synchronizacji 1,25 sekundy. Jeśli osoba nie biega, to
lampa swoim błyskiem naświetli to prawidłowo, czyli zatrzyma ten ruch, lampa zatrzyma ruch tej osoby, ponieważ ona jest szybsza niż 1/25 część sekundy. To jest wada aparatu. Lampa jest na pewno zdecydowanie szybsza, zwłaszcza, że jeśli zastosujemy taką nową lampę, to ona jest zdecydowanie też nowsza. Ma możliwość różnych rzeczy, więc polowanie z lampą błyskową jest fajne. Polecam cykl z filmów o polowaniu z lampy błyskowej na kanale Fotografia jest fajna. Tamte wszystkie uwagi jak najbardziej są adekwatne i możliwe do zastosowania w aparatach analogowych. To niczym się nie różni, oprócz tego, że fotografia cyfrowa jest prostsza, łatwiejsza, przez co fotografia analogowa jest ciekawsza. Zrobiliśmy zdjęcia, zdobiliśmy, co jeszcze możemy robić? A tu jeszcze mamy tak, wcisnąć spust do końca i zablokować. To jest to do tego, że możemy przy czasach B, ustawimy sobie na czas na B, naciągniemy film. Możemy wcisnąć i zablokować spust i on jest w tej chwili cały czas otwarty. Ona cały czas w tej chwili naświetla nam film. To jest to przekręcenie guziczka. No ale powiedzmy, że już skończył nam się film, następne, zrobiliśmy zdjęcie, następne, czas wyjąć film z aparatu, o, zrobiliśmy, więc trzeba ten pierścień pod spodem wcisnąć i, znaczy wcisnąć, przekręcić, on się w tym, ten akurat on się sam wkręci wtedy do środka. Wkręcił się i w tym momencie możemy, o, rozpocząć zwijanie filmu, bo gdybyśmy go nie wkręcili, to tu jest, o, twardy opór i jak zaczniemy ciągnąć, to tamte zębatki trzymają film i muszą go podrzeć. Muszą, nie ma innego wyjścia, więc to musimy obowiązkowo wkręcić i delikatnie jest, puściło, mogę kręcić tym pierścieniem bez żadnego problemu, więc przewijam film, znaczy zwijam film z powrotem do kasety. Czekam aż czuję, staram się wyczuć, żeby go nie wciągnąć całego, co w zenitach, to nie jest Pentax, K1000, w którym ten mechanizm chodzi tak delikatnie, precyzyjnie, czy jakiś Nikon późniejszy, czy Canon, czy inny, czy Minolta, czy jakiś inny aparat, w każdym razie nowocześniejszy, gdzie to czuć, jak ten film idzie i czuć, kiedy on zeskakuje. Tu, w nim, ciężko jest wyczuć, ponieważ sam mechanizm chodzi tak ciężko, że dla niego, czy on ciągnie film, czy nie ciągnie filmu, jest obojętne. Więc ja nie wiem, czy ja wyczuję. Nie wiem. O, teraz mi się zdaje, że zaskoczyło. Otwieramy i sprawdzamy, czy moje wyczucie było słuszne. Udało mi się. Zawsze staram się mieć końcówkę na wierzchu, bo później nie muszę otwierać kasety. Akurat tu jest kaseta wielokrotnego użytku. Natomiast na co dzień nie używam kaset wielokrotnego użytku, ponieważ to, co rysuje filmy, to kasety wielokrotnego użytku. Jeśli tu są brudy w środku, tu, to jest ta przyczyna rysowania filmów. Ja użerałem się ze swoimi zenitami długo, dopóki nie doszedłem do tego, że to nie zenit rysuje filmy, tylko kaseta rysuje filmy. W związku z tym na co dzień nie używam kaset, używam aparatu, kupuję filmy od razu w kasecie i używam kasety jednorazowo i wyrzucam. Tu mam demonstracyjnie w kasetach wielokrotnego użycia, zresztą chyba polskich jak najbardziej. Lata 80. albo 90. takie rzeczy się kiedyś kupowało po to, żeby kupić film taniej bez kasety i użyć jej wielokrotnie. To było drogie. Filmy dzisiaj też nie są tanie, ale proporcjonalnie do średniej krajowej wydaje mi się, że są tańsze niż kiedyś. Zenit S. Fajny, mały aparat, zwłaszcza z jasnym obiektywem. Z Industarem się nim ciężko robi zdjęcia, natomiast z Heliosem 44 on wygląda no, rewelacyjnie, jeśli chodzi o design. I jego możliwości, te czasy są no, nędzne, no, umówmy się, naprawdę są słabiutkie, natomiast da się tym robić naprawdę porządne zdjęcia, jeśli się tylko chce. Po zakończeniu filmu trzeba obowiązkowo cofnąć tą rolkę, bo później będziemy mieli problemy z założeniem. Cofamy rolkę. Tu już nic nie ma, tu już nic nie ma. Jesteśmy gotowi do włożenia następnego filmu, a ty możesz założyć, jeśli takiego zenita posiadasz, do swojego zenita. Jeśli nie, to możesz go kupić. W sumie one nie są drogie, ponieważ jest wiele lepszych aparatów, ale co z tego, skoro można robić
jedną z legend fotografii, czyli z Zenitem. Jednym z najstarszych, bo tego Zenita bez S jest bardzo trudno kupić, a Zenitów S było wyprodukowanych, tak jak powiedziałem, ile? 180 tysięcy? Nie. Oj, 230 tysięcy, o, 230 tysięcy egzemplarzy, więc są dostępne, popularne i niektóre nawet sprawne. Dobrze. Życzę Ci udanych zdjęć z tymi aparatami. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych filmów.